Słuchajcie, od dzisiaj zaczynamy przygodę z wyrabianiem karty stałego pobytu Jayhuna. Także czas start. Dzisiaj jest 8 sierpnia 2022. Mówię tę datę dlatego, że krążą legendy, że trwa to wieki. Więc zobaczymy, ile potrwa w naszym przypadku. Na samym początku już Wam powiem, że są niezłe jaja, dlatego że żeby wyznaczyć wizytę online w ich kalendarzu, to graniczy z cudem, dlatego że wszystkie terminy są zajęte. Pan w rejestracji powiedział nam, że trzeba sobie znaleźć termin samemu. Raz dziennie o którejś godzinie otwiera się okienko wolne, które jest czynne przez 30 sekund, więc powiedział, że trzeba być bardzo szybkim i po prostu my kilka razy próbowaliśmy to zrobić. Nawet raz udało nam się to okienko otwarte zobaczyć i oczywiście próbowaliśmy dokonać rezerwacji i co? Jajco. Nie udało nam się, dlatego że faktycznie kilka sekund i już wszystkie godziny były zarezerwowane. I oczywiście są takie spekulacje w internecie, że agencje, które zajmują się cudzoziemcami, rezerwują bardzo szybko te terminy. Co jeszcze? Jedziemy osobiście do urzędu, do tego pana, zapytać się, jak w inny sposób można dokonać rezerwacji, dlatego że my w ogóle chcemy najpierw zgłosić się na taką wizytę, która wyznacza termin złożenia wniosku. To nawet nie jedziemy złożyć wniosek, także... Masakra. Tak. I później jedziemy do urzędu tutaj u nas już w mieście, żeby złożyć wniosek o odpisy aktu urodzenia dzieci, aktu małżeństwa, żeby po prostu mieć komplet dokumentów później do wniosku. W ogóle trochę się pozmieniało teraz w tych kartach pobytu. Wydanie karty to jest nie 50 zł, tylko 100 zł już, a sam wniosek to jest ponad 600 zł. Oczywiście jeżeli jest odmowa, to oni zwracają te pieniądze. To jest po prostu żart, jak te urzędy działają, jak Urząd Wojewódzki w Łodzi działa. To jest po prostu kpina i każdy ma takie zdanie, wystarczy sobie wejść na Google i poczytać opinie o tym urzędzie. Wcześniejszy system był lepiej, oni zrobili na każdym końcu miesiąca, tak. na ten nocy, nie? Otworzyli na 12, ale oni otworzyli cały miesiąc na następnym miesiącu. Tak, zawsze ostatniego dnia miesiąca po 12 w nocy był otwierany system na rezerwację na kolejny miesiąc. I to jakoś działało, bo no, każdy sobie znalazł tam wizytę. Natomiast teraz jest to umawiane w systemie, odblokowywane na kilka dni w przód, natomiast no, nie sposób jest tak naprawdę tą wizytę zarezerwować, bo te okienka znikają w kilka sekund. No nie wiem, jak my to zrobimy. Mam nadzieję, że chociaż przez biuro podawcze uda się zawnioskować o wyznaczenie terminu. Zobaczymy. Jeżeli nie, to ja nie wiem. Jayhun, wracasz do funkcji. Tak będzie, nie? Jak nie będę miał kartę. No ja nie wiem, co oni mają na celu. Ja rozumiem, że Ukraińcy też muszą się rejestrować, ale no... To jest inna sprawa. To powinna być osobna sprawa. Sprawa Ukraińców, ich pobyt tutaj, a sprawa innych cudzoziemców. To są zupełnie inne sprawy. No, zobaczymy, jak będzie dzisiaj. 2000 years later. Ok, jesteśmy już po wizycie. Oczywiście nic nie udało nam się załatwić, ani konkretnie dowiedzieć, dlatego że do okienka informacyjnego również są wydawane numerki. Jest ich kilkanaście dziennie i na dzisiaj się już skończyły. Pan w ochronie nam tylko powiedział, że czy tak, nie da się zawnioskować o ustalenie wizyty przez biuro podawcze. Trzeba to zrobić przez internet, także musimy zacząć polowanie na godzinę, na otwarte okienko w internecie. Więc słuchajcie, ustawiliśmy sobie alarm codziennie przed każdą pełną godziną, bo tak się otwierają te okienka i będziemy polować na wolne okienko. Co więcej, byliśmy dowiedzieć się czegoś w takiej agencji cudzoziemców, które załatwiają pobyty i tak dalej, legalizację pobytów i różne takie sprawy około cudzoziemcowe, że tak powiem. Trafiliśmy na miłą panią, która nam powiedziała chyba więcej, niż byśmy się dowiedzieli w tym urzędzie. Otóż faktycznie oni też polują na te okienka, ale podejrzewam, że idą po prostu do ochroniarza, pytają, o której będzie dzisiaj na przykład otwarte godziny w internecie, w tym kalendarzu, i po prostu sobie rezerwują. Bo ostatnio to ochroniarz nam powiedział, o której będzie otwarcie, i wtedy właśnie weszliśmy w system i było wolne, ale no niestety kilka sekund i po ptakach. Co dalej? Ta pani nam powiedziała również, że u nich załatwienie karty stałego pobytu trwa 1–1,5 miesiąca. Co ciekawe, na stronie internetowej jest napisane, że urząd ma czas na załatwienie sprawy do 6 miesięcy. Jeżeli się składa osobiście ten wniosek tak prywatnie, nie przez żadną agencję. Sprawa w agencji, jeżeli by się chciało przez agencję załatwiać kartę stałego pobytu, kosztuje 1800 zł plus 640 zł wniosek plus 100 zł karta. No nic, no zaczniemy teraz bój, tak? Mamy jeszcze trochę czasu, bo do października mamy kartę ważną, także mamy jeszcze chwilę czasu, żeby to zarezerwować. A dalej co będzie, nie wiem. Zobaczymy. Do usłyszenia. Słuchajcie, właśnie biorę się razem z Jayhunem za wypełnianie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie małżeństwa, które trwa co najmniej 3 lata, a pobyt nieprzerwanie 5 lat co najmniej w Polsce. Takie są warunki podstawowe spełnienia tych kryteriów, aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały. Także do tego nam będą potrzebne 2 kopie formularza oraz wszystkie, tutaj mamy odpis skrócony aktu urodzenia dzieci i odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginałach. Do tego oczywiście wszystkie strony paszportu skserowane, tam gdzie są jakieś wpisy, stempelki i tak dalej, oraz kopia mojego dowodu i coś jeszcze tam było, chyba to wszystko, nie? Aha, i jeszcze potrzebne będą 4 fotografie. Dobrze, zabieramy się za wypełnianie tego. No Jayhun, jak Ci idzie wypełnianie wniosku? Ciężko jest, co? Nie, no nie jest, powiem Wam, łatwo, jest mnóstwo załączników, mnóstwo wypełniania. No powiedz coś. Masakra. Masakra, no masakra. Trzeba wszystko uzasadnić, ale no to z jednej strony dobrze, tak? No bo to musi być poważny powód, dlaczego chciałbyś tutaj zostać na stałe. Gdyby każdy sobie tak mógł przyjechać i zostać bez powodu, to by było kiepsko chyba. Co? Unii Europejskiej, oni nie potrzebują jakieś zezwolenia albo pobyt czy coś, nie? Ale, aha, o to Ci chodzi, że jakieś... kto jest członkiem Unii Europejskiej, a no to wiadomo, no, że wszędzie mamy otwartą granicę, bo o to chodzi. Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj wysłaliśmy pocztą do urzędu dokumenty, cały komplet. Zbieraliśmy to chyba tydzień. Nie, nawet więcej, 2 tygodnie, dlatego że trzeba było wziąć odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i tak dalej, zaświadczenie o zameldowaniu, no różne takie dokumenty trzeba było zebrać jako załączniki do wniosku. Zdjęcia trzeba było zrobić u fotografa, no po prostu cały taki wniosek razem z załącznikami przygotować. Wyszło nam taki plik, bo to trzeba było w 2 egzemplarzach, także wysłaliśmy to jako paczkę na poczcie, tyle się tego zebrało i nawet ta pani nam doradziła, że wyjdzie taniej niż list jakiś tam polecony czy coś. Wysłaliśmy paczkę za potwierdzeniem odbioru, czyli wróci do nas zwrotka, że odebrali. Mamy takie będziemy mieli takie potwierdzenie. Myślę, że to jest bezpieczna opcja. I co? I czas tak, zobaczymy, co nam odpowiedzą, kiedy nam odpowiedzą, czy w ogóle nam odpowiedzą, czy do nas zadzwonią, czy do nas napiszą. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie z tym działo. Także czas start. No. Karta stałego pobytu, czas start. Dzisiaj jest 30 sierpnia i czas start. No. Zobaczymy, jak będzie. Ja mam około ile? Miesiąca? 5 tygodni. Miesiąc masz na to, no złożyłeś wniosek, także zobaczymy, tak? No. Powinni cię wezwać na to, żeby ci wbić stempel w paszport, że kartę pobytu... masz wniosek złożony, tak? O nową kartę pobytu, także powinieneś to mieć. No i muszą chyba mieć wgląd w twój paszport, w oryginał, czy wszystko się zgadza. Te wszystkie... No ale musimy ustalić jakieś wizyta, nie? I muszą ustalić wizytę na odciski palców. No i ogólnie, tak? Czy wszystkie dokumenty się zgadzają, czy wszystko złożyliśmy? Ja podejrzewam, że na pewno będą jakieś braki i na pewno nas wezwą. No ale najważniejsze, że złożyliśmy wniosek i to ruszyło, tak? Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak będziemy mieli jakiś, słuchajcie, update w sprawie, to nagrywamy drugą część filmiku i będziecie poinformowani, jak to wygląda. Także do następnego razu, pa, pa.